Drodzy mieszkańcy Opola, stoję przed znanym Wam doskonale szpitalem wojewódzkim przy ulicy Katowickiej w Opolu. Za moimi plecami szpitalny oddział ratunkowy. No niemal każdy z nas kiedyś, niestety, oby jak najrzadziej, korzystał z pomocy lekarzy, ratowników, pielęgniarek w szpitalnym oddziale ratunkowym przy ulicy Katowickiej. Dokładnie 4 lata temu, kiedy rozpoczynała się kampania wyborcza, ujawniłem szokujący plan rządzącej województwem koalicji Platforma Obywatelska, Mniejszość Niemiecka, Polskie Stronnictwo Ludowe. Nie wiem, czy pamiętacie, ale 4 lata temu politycy PO, Mniejszości Niemieckiej i PSL-u chcieli zamknąć SOR w Opolu. Chcieli zamknąć SOR przy ulicy Katowickiej. Ujawniłem ten plan i dotrzymałem słowa. Po wygranych wyborach, po tym, jak znalazłem się w Sejmie, w grudniu 2019 roku zaprosiłem do Opola wiceministra zdrowia pana Kraskę i uratowaliśmy SOR w Opolu. SOR, z którego rocznie korzysta około 20 tysięcy pacjentów, oby jak najrzadziej. I służy ten SOR przy ulicy Katowickiej całej aglomeracji opolskiej, nie tylko miastu Opole, ale również powiatowi opolskiemu ziemskiemu. Około 250-270 tysięcy osób może z niego korzystać.